słyszeliśmy już 7 marca dziennik Gazeta Prawna na swoim portalu internetowym zacytowała generała Waldemara Skrzypczaka, że wojna skończy się, cytuję, za 2-3 dni, ponieważ Rosjanie już przegrywają. Potem cała masa polskich dziennikarzy, komentatorów, różnego rodzaju użytkowników, zwykłych randomowych użytkowników, jak to się mówi, mediów społecznościowych mówiła za każdym razem, właściwie nie ma tygodnia, żeby nie powtarzano, że Rosja nie ma sprzętu, że Rosja już nie ma czołgów, że Rosja nie ma już rakiet, że rosyjscy żołnierze nie mają kurtek ciepłych, nie mają kalesonów, nie mają skarpet, nie mają onuc, że tak to określę, no i tak dalej, no więc cała litania oczywiście zaklęć, myślenia życzeniowego, myślenia romantycznego jest ogromna, natomiast ja dostrzegam tutaj ogromne niebezpieczeństwo w tego typu retoryce, w tego typu lekceważeniu Rosji, mianowicie próbę przygotowywania polskiego społeczeństwa do udziału Wojska Polskiego w tej wojnie. Niestety ta retoryka, którą obserwujemy jako żywo, przypomina retorykę i propagandę sanacji z lat 30. Mówię zwłaszcza po 12 maja 1935 roku, po śmierci marszałka Piłsudskiego. To, co robił Śmigły Rydz, to, co robił Ozon. Silni, zwarci, gotowi. Niemcy mają tekturowe czołgi. Niemcy praktycznie mają mniejsze spożycie ziemniaków niż w Polsce. Nie mają szans z Wojskiem Polskim i tak dalej, i tak dalej. Bicie w te bębny wojenne było bardzo mocne. Jak się skończyło, wszyscy wiemy. I dzisiaj obserwujemy bardzo podobne mechanizmy. Rosja jest słaba, właściwie Putin już traci władzę, jest jakiś spisek na Kremlu. Rosja się rozpadnie, kolaps Rosji nastąpi w 2023 roku. Trzeba wykorzystać szansę, trzeba dobić niedźwiedzia. Bicie w ten alarm, w te bębny wojenne są bardzo silne, coraz silniejsze w Polsce. I tutaj wyjątkowo zgadzam się z doktorem Jackiem Bartosiakiem, który w ostatnim wywiadzie dla pana Piotra Zychowicza powiedział, że Amerykanie będą naciskać na to, aby Wojsko Polskie wzięło udział w tej wojnie, ponieważ to Ukrainie kończą się rezerwy. To Ukraina ma problem z uzupełnieniami. Sporo młodych osób w wieku poborowym, sporo młodych mężczyzn wyjechało także do Polski, którzy nie chcą walczyć za Ukrainę. No i tutaj Amerykanie, chcąc tworzyć ten kordon sanitarny, chcąc osłabić Federację Rosyjską, będą potrzebowali świeżej krwi, będą potrzebowali świeżego mięsa armatniego. No i obawiam się, że niestety ta cała retoryka w polskich mediach, w tym mediach społecznościowych, w mediach rządowych i prorządowych jest obliczona na wciągnięcie Polski w tę wojnę. No właśnie, bo pan doktor wspomniał o Jacku Bartosiaku. Ja mam nawet ten cytat przygotowany, więc za chwilę go przedstawię, bo też ciekawe jest to, że z tego blisko półtora godzinnego wywiadu padło kluczowe moim zdaniem zdanie, określenie pana Bartosiaka, kompletnie nikt tego nie przyjął, to tylko zacytuję. Amerykanie tyle zaangażowali kapitału politycznego w utrzymaniu Ukrainy w wojnie, w pokonanie Rosji sprzętu, pieniędzy i kapitału politycznego oraz swojej obecności w Europie, łamiąc też kręgosłup Francuzom i Niemcom, że nie odpuszczą tego i co, sami wyślą żołnierzy na Ukrainę? Myślę, że będzie presja na to, by Polska wzięła udział w wojnie. To są słowa Jacka Bartosiaka. Pana doktora zdaniem, no to jest jednak bardzo, bardzo znaczące zdanie, no bo Bądźmy szczerzy, do tej pory jednak Jacek Bartosiak, postać absolutnie z mainstreamu już teraz internetowego, no wyraża tak poważne zdanie, a polskie media praktycznie to przemilczały. Ja szczerze powiedziawszy, obserwując media, nie widziałem ani jednego artykułu, ani jednej wypowiedzi kolejnych jakby ekspertów na ten temat, którzy w ogóle by podjęli dyskusję z panem Bartosiakiem. Oj, ja sobie bardzo wysoko cenię intelekt pana doktora Jacka Bartosiaka. Kilkukrotnie uczestniczyłem w debatach z tym analitykiem, badaczem i komentatorem z procesów geopolitycznych. Nie zgadzamy się w fundamentalnych kwestiach, jeśli chodzi o kierunki, wektory polskiej polityki zagranicznej, ale myślę, że obu nam zależy na dobru Polski. Myślę, że obaj jesteśmy polskimi patriotami. Jestem co do tego przekonany właściwie. I oczywiście widzimy pewne sprawy inaczej. To coś normalnego, że ludzie zajmujący się kwestiami międzynarodowymi, stosunkami międzynarodowymi, kwestiami bezpieczeństwa, geopolityką różnią się i to dobrze. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że Jacek Bartosiak to jest człowiek, który przez wiele lat pełni funkcję senior fellow w Potomac Foundation, fundacji, która została, gdzie niebagatelną rolę odgrywają oficerowie amerykańskiego wywiadu wojskowego. To jest człowiek, który robił wywiady z generałem Benem Hodgesem, z wieloma osobami wpływowymi, mającymi, że tak powiem, dostęp do przysłowiowego ucha prezesa w Stanach Zjednoczonych, oczywiście to w dużym cudzysłowie, i to jest człowiek, który niewątpliwie wie, co mówi. To jest niewątpliwie człowiek, który wie, co mówi, to jest człowiek zapraszany na salony nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu.
To jest człowiek, który robi wywiady z generałem, z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, generałem Andrzejczakiem, a zatem no, musi wiedzieć, co mówi. Jeżeli padają takie słowa i tutaj doktor Bartosiak wspomina o tym kapitale, które Amerykanie zainwestowali, nie tylko zresztą kapitale politycznym, którzy zainwestowali w Ukrainę, w establishment ukraiński, którzy zainwestowali w ogóle na Ukrainie, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe i tak dalej, i tak dalej. No to moim zdaniem ma rację, ponieważ dokładnie o tym mówią również przeciwnicy zaangażowania Stanów Zjednoczonych w tę wojnę. Stany Zjednoczone nie rozpoczęły wspierania Ukrainy od roku 2022, ani nawet od 2014. Doskonale to opisuje pan profesor John Mearsheimer w książce Wielkie Złudzenie. Jest ta książka już w języku polskim. Polecam. Ona świetnie pokazuje na kilkudziesięciu stronach cały kontekst obecnego zaangażowania amerykańskiego w wojnę na Ukrainie. Pokazuje, że rzeczywistość wcale nie jest czarno-biała. O tyle, o ile inwazję, każdą wojnę napastniczą z punktu widzenia etycznego, moralnego, z punktu widzenia prawa międzynarodowego należy potępić. Ja również potępiam inwazję rosyjską na Ukrainę, to o tyle z punktu widzenia geopolityki, gry sił, układu sił i interesów, rywalizacji międzynarodowej, sytuacja nie jest czarno-biała i doskonale to pokazują amerykańscy analitycy, tacy jak Mearsheimer, którzy pokazują, że Amerykanie od początku XXI wieku wpompowali miliardy dolarów w celu złamania równowagi sił w Eurazji. W celu złamania równowagi sił w Eurazji chcieli wykorzystać swoją hegemoniczną pozycję, aby zdominować Rosję, aby wejść w przestrzeń postsowiecką. Stąd cały ten problem, który obecnie obserwujemy na Ukrainie, możemy powiedzieć, że symbolicznie rozpoczął się nie w roku 2014, ale w roku 2004. W roku 2004, 18 lat temu, wtedy, kiedy na Ukrainie mieliśmy do czynienia z tak zwaną pomarańczową rewolucją, czyli z próbą w ogóle wywrócenia tego stolika geopolitycznego w naszej części Europy. To jeszcze wracając do Stanów Zjednoczonych i do tamtejszego zdania polityków, senator Marco Rubio wspominał o tym, że cele w Polsce mogą być zaatakowane i zapytam pana doktora, czy to jest taki element trochę straszenia społeczeństwa z jednoczesnym daniem sygnału, że Polacy, i tak was to czeka, i tak czeka was zaangażowanie w tą wojnę, więc może wejdźcie w nią już teraz, że może to jest takie medialne, podprogowe popychanie Polski do tego, żeby bardziej się w wojnę zaangażowała. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że Amerykanie przygotowują grunt polityczny, natomiast spolegliwy wobec Waszyngtonu rząd w Warszawie realizuje bardzo sumiennie tę politykę, jaką jest przygotowywanie informacyjne, psychologiczne i wreszcie logistyczne państwa polskiego do wejścia do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi, bo tutaj trzeba mówić o pewnym już monolicie, jeśli chodzi o państwo związkowe, to nie jest tak, że białoruska przestrzeń powietrzna to jest jakaś odrębna przestrzeń niechroniona przez systemy rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Stąd takie wypuszczanie balonów próbnych, chociażby przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, który w wywiadzie dla Gazety Polskiej wspominał o tym, że rozmawiał z amerykańskim prezydentem o dyslokacji amerykańskiej taktycznej broni jądrowej na terytorium Polski. Stąd ta dystrybucja tabletek z jodkiem potasu przez struktury Państwowej Straży Pożarnej, stąd ta cała inwentaryzacja schronów w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie mamy do czynienia z przygotowywaniem Polski do wejścia do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Pytanie jest fundamentalne, czy Polska jest dzisiaj gotowa na taką wojnę? I myślę, że doskonałą odpowiedź otrzymaliśmy z dwóch źródeł. Oficjalnych, rządowych czy państwowych, może w ten sposób. Po pierwsze można powiedzieć, z Najwyższej Izby Kontroli. Raporty, ostatni opublikowany w styczniu 2019 roku, który wskazuje, że Polska nie ma efektywnego systemu obrony cywilnej, a drugi sygnał, drugą informację otrzymaliśmy 23 czerwca 2022 roku podczas spotkania jednej z podkomisji w Sejmie, na której wiceszef MSWiA, pan minister Wąsik i
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, przedstawili sytuację, jak wygląda system obrony cywilnej w Polsce, zwłaszcza pod kątem schronów, pod kątem ukryć dla ludności cywilnej, na wypadek ostrzału rakietowego, lotniczego, no i na wypadek ewentualnie także użycia taktycznej broni jądrowej przez państwo związkowe Rosji i Białorusi. Jak to wygląda, mówiąc w jednym zdaniu, w polskim prawie budowlanym nie ma definicji schronu. Możemy mówić o miejscach, które mogą służyć za schron. To bardzo dziwne, że w państwie o takim położeniu, w państwie członkowskim NATO na tak zwanej wschodniej flance, w prawie budowlanym w ogóle nie zawarto takiego przepisu. Są bardzo restrykcyjne, jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie przepisy przeciwpożarowe, ale już jeśli chodzi o kwestie schronów, ukryć dla ludności cywilnej nie ma praktycznie nic. Zatem reasumując, około 62-63 tysięcy miejsc, które można uznać za schrony, jest w Polsce. To pozwoliłoby ukryć się około 1 300 000 polskich obywateli. To jest około 3% populacji Polski ma dzisiaj jakiekolwiek schronienie na wypadek bombardowania, na wypadek ataków rakietowych i tym podobne. Ponad 90%, ja szacuję, że 95% z tych ukryć nie daje żadnego realnego, nie daje żadnej realnej ochrony przed promieniowaniem. To nie są ukrycia, to nie są schrony o tej klasie ochrony, tej klasie odporności, które pozwoliłyby na ochronę w razie fali uderzeniowej, promieniowania cieplnego czy promieniowania jonizującego w przypadku wybuchu chociażby taktycznej broni jądrowej. Polska nie jest gotowa do żadnej pełnoskalowej wojny. Polska nie jest, co więcej, Polska nie jest dzisiaj gotowa do żadnego większego konwencjonalnego konfliktu, chociażby takiego ograniczonego, ponieważ nie ma systemu obrony cywilnej, a to oznacza, że mielibyśmy hekatombę wśród ludności cywilnej. Skazywalibyśmy, wchodząc do jakiegokolwiek większego konfliktu zbrojnego, skazywalibyśmy kobiety, dziadków na niewyobrażalne cierpienia. Nie idźmy na tę wojnę.